natomiast te zjawiska związane z organizacją plantacji w różnych rejonach świata, one się inaczej rozkładały. To jest szereg różnych innych sposobów życia czy sposobów gospodarowania tych plantacjach, które jakby nie mieszczą się w tych ramach, tych definicji zawieranych w filmach. Tam często się pojawiają różne takie stereotypowe, powiedzmy, zachowania, które nie na każdej plantacji występowały, ale też jest szereg problemów, które nie do końca dla nas są jasne, jak to funkcjonowało. Stąd też nie wiem dokładnie, czy te kwartały, które były badane na naszej plantacji, czy one rzeczywiście były wybudowane w okresie, kiedy były przeznaczone głównie dla niewolników, czy powstały już dla na przykład robotników. A jak wiele możemy dowiedzieć się o warunkach życia, badając takie pozostałości? Układ budynków, który zamieszkali, rodzaj stosowanych materiałów, rodzaj stosowanej konstrukcji. Ta kultura materialna wiele nam mówi o tym, jaka była zasobność portfela tych ludzi, czy oni byli, powiedzmy, majętni, czy mieli dostęp do przedmiotów luksusowych, jak się z nimi obchodzili, jak je traktowali po tym, jak one się zużyły, jaka była ich dieta. Niestety Gujana jest takim miejscem, gdzie warunki te glebowe nie pozwalają na zachowanie się przedmiotów organicznych. Tam one ulegają całkowitemu rozkładowi. Niestety też, jak odkrywa się cmentarzyska na Gujanie, to niestety nie znajduje się kości. One się całkowicie tam rozkładają. Tracimy cenne informacje. Jeśli chodzi o samo życie tych ludzi, to jesteśmy w stanie nieco powiedzieć o ich diecie na podstawie też przedmiotów, które tam znajdujemy w zakresie konsumpcji alkoholu, konsumpcji niektórych potraw, po których się zachowały szczątki opakowań. A jakiś przykład, może zdziwienie z tym związane? Bardzo dużo butelek po różnego rodzaju alkoholach znaleźliśmy na terenie plantacji. Tym, że mam podejrzenie, że to jest związane głównie już z tym ostatnim okresem ich funkcjonowania, ponieważ te butelki praktycznie występują wszędzie na terenie plantacji. Dziesiątki porozbijanych, ale także całe.